cisnąć tak sobie prosto do kamer. Zapraszam pana. Pan zaczyna mówić, że... W dzisiejszym wydaniu mediów ukazała się informacja na temat naszego wyjazdu analitycznego Europejskiego Centrum Analitycznego Politycznego Syrii. Łącznie z komentarzem rzecznika naszego MSZ-u, pana Marcina Kusackiego, który zarzucił nam, że żeśmy w Syrii reprezentowali Polskę, Unię Europejską, żeśmy tam przesłuchiwali jeńców, prawda, że przede wszystkim my nie reprezentujemy nigdy podczas żadnego wyjazdu zagranicznego ani Rzeczpospolitej Polskiej, ani Unii Europejskiej, ani żadnej innej instytucji publicznej. My reprezentujemy wyłącznie tylko nasze stowarzyszenie. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, nie przesłuchiwaliśmy jeńców. Braliśmy udział w spotkaniu, na którym byli, zostali pokazani, pochwyceni rebelianci. Chcieliśmy po prostu zapytać, co oni tam robią, w jaki sposób się tam znaleźli, pokazać tak naprawdę tragedię tych ludzi przede wszystkim i dowiedzieć się, co spowodowało, że oni się zdecydowali walczyć akurat w tym momencie po stronie rebelianckiej przeciwko aktualnemu rządowi syryjskiemu. To są dwie najważniejsze rzeczy z tym, co ja powiedziałem. Natomiast jak już powiedziałem, my pojechaliśmy do Syrii przede wszystkim w celach naukowych, w celach analitycznych, zebrać materiały, dowiedzieć się, jaka jest przyczyna tej wojny, posłuchania przede wszystkim strony syryjskiej, spotkania się z syryjskimi przedstawicielami ze strony władzy rządowej, ponieważ ze strony rebelianckiej jest, że tak powiem, bardzo dobre pokrycie medialne. Troszeczkę na zasadzie audiatur et altera pars. Niechaj druga strona również zostanie wysłuchana. No, można, dodając, biegiem okoliczności Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych próbuje ostrzegać czy ingerować w wyjazdy polskich obywateli, w tym ekspertów, naukowców i dziennikarzy, stosując swoistą blokadę na wyjazdy do kraju. Wypowiedź pana Posackiego została uznana przez nas za wypowiedź na tyle skandaliczną, że w dniu dzisiejszym składamy pismo do pana ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, w którym to piśmie żądamy od pana ministra odpowiedzi, czy jest to oficjalne stanowisko ministra spraw zagranicznych. Zapowiadamy również przed państwem, mówimy o tym już dziś publicznie, że jeśli tak jest, to jako obywatele państwa polskiego będziemy na drogę prawną przeciwko urzędnikom ministerstwa spraw zagranicznych, którzy używają sformułowań szkalujących przedstawicieli organizacji pozarządowych i obywateli państwa polskiego. Co do natomiast samego wyjazdu do Syrii, no to niestety trzeba zwrócić uwagę na to, że w przeciwieństwie do licznych dziennikarzy stacji zachodnich, BBC, m.in. Reutersa i innych ważnych środków medialnych z krajów zachodnich Stanów Zjednoczonych, nasi dziennikarze, przedstawiciele Polski są tam dosyć słabo obecni, a z tego co wiem, tylko i wyłącznie przedstawiciele jednego dziennika jakiś czas temu udali się do Syrii, z tym, że uczynili to przez granicę turecką, a zatem mieli okazję wysłuchać tylko i wyłącznie strony, nazwijmy ją, antyrządowej. Myśmy jako pierwsi z Polski mieli okazję wysłuchać argumentów przedstawicieli rządu syryjskiego i te argumenty przedstawić tu w Polsce do dyskusji. Te argumenty w dalszym ciągu będziemy przedstawiać. W najbliższym czasie zaprezentujemy dziennikarzom materiały, które z tamtej strony otrzymaliśmy. Dziennikarze sami ocenią, tak jak wszyscy Polacy mający własny rozum, jakość tych materiałów, wiarygodność tych materiałów i przekaz w tych materiałach zawarty. Chodzi o wywołanie dyskusji. Samo wywołanie dyskusji na temat konfliktu syryjskiego pozwoli na to, że nasza opinia publiczna, polska opinia publiczna będzie nieco lepiej poinformowana na temat tego konfliktu niż dotychczas. Zwróćcie Państwo uwagę, że w mediach zagranicznych pojawiają się na przykład niemieckich, czy francuskich, czy brytyjskich, pojawiają się różne punkty widzenia na ten temat. Z prostej przyczyny Brytyjczycy, Francuzi czy Niemcy jeżdżą do Syrii i rozmawiają z obydwoma stronami tego konfliktu. I kończąc te krótkie uwagi, chcę jeszcze powiedzieć, że dotarliśmy tam do informacji bardzo cennych w naszym przekonaniu na temat obecności w Syrii po stronie tzw. rebeliantów, obecności w Syrii osób mających obywatelstwo Unii Europejskiej,
Dotarły do nas również informacje o pobycie tam, nie wiem, czy w czasie przeszłym, o tym można mówić, czy teraźniejszym, obywateli Polski. Nad dokładnymi danymi dotyczącymi tych informacji w tej chwili pracujemy i mamy nadzieję, że w najbliższym czasie uda się nam również zaprezentować tą informację, a uda się nam, jeśli się nam uda, uda się nam to wyłącznie dzięki temu, że wysłuchaliśmy również drugiej strony i zebraliśmy informacje, które udało nam się zgromadzić na wasze. Co to będą za argumenty? Argumenty to przede wszystkim materiały filmowe. Te, które zresztą bardzo wiele ugrupowań zbrojnych, islamistycznych zamieszcza na YouTubie, na innych stronach internetowych, które przedstawiają wydarzenia, których nie sposób określić inaczej jak zbrodnie ludobójstwa popełniane przez stronę, w tym wypadku tak zwaną rebeliację. Argumenty, proszę Państwa, to są argumenty w postaci nawet skromnego materiału dokumentacyjnego, który się nam udało zebrać. Są argumenty pokazujące to, jak toczy się życie w Damaszku, ale pokazujące również tragiczne wydarzenia, takie jak zamachy terrorystyczne na miejscu, w których byliśmy, w centrum syryjskiej stolicy. Zamachy terrorystyczne niedokonywane przez reżim, jak był tu w naszym dyskursie publicznym często określany, a przez terrorystów samobójców. Na problemy, chcemy zwrócić uwagę na problemy, polegające na tym, że część przedstawicieli owej zbrojnej opozycji, mówię o zbrojnej opozycji, żeby było jasne, nie o demokratycznej, konstruktywnej opozycji, która również w Syrii jest, ale część przedstawicieli ugrupowań fundamentalistycznych mówi bardzo otwarcie podczas tych wywiadów, które z nimi przeprowadzaliśmy. Dziś jesteśmy w Syrii, jutro będziemy w Europie. W Syrii chcemy stworzyć modelowe państwo islamistyczne oparte na szariacie. Później zabierzemy się za Europę. Chcemy te problemy pokazać, chcemy zwrócić na ten temat pewną dyskusję, ale przede wszystkim chcemy, żeby obywatele polscy mieli możliwość poznania różnych stron tego konfliktu. A może MSZ się boi z tego względu, że to jest taki teren, na którym toczy się wojna? Czy Państwo nie bali się przebywać na tym terenie? My byliśmy przede wszystkim dobrze chronieni, tutaj nie należy też o tym zapominać. Natomiast z całym szacunkiem do MSZ-u, no, MSZ jest znany z rejterady z różnych ciekawych miejsc, w których się coś dzieje. Jest to niestety błąd. Poza tym, jeżeli MSZ mówi na temat tego, że dąży do pokojowego rozwiązania, to dlaczego wspiera jedną ze stron, która dostarcza broń na teren Syrii? Nie zapominajmy, to tym sposobem nie rozwiąże się tego konfliktu, a jeszcze bardziej się go podsyca. To nie jest w tę stronę. Zdecydowanie. Jeszcze popatrzmy na jeden istotny element, proszę Państwa, w Damaszku. Interesy krajów, obywateli państw Unii Europejskiej reprezentuje dziś ambasada naszego południowego sąsiada, Czech. Nasza ambasada, pomimo że miała znakomitą obsadę, naprawdę profesjonalną obsadę ekspertów i znawców regionu Bliskiego Wschodu, została pogrążona poprzez umowę naszego MSZ-u ze stroną amerykańską, przez pewien czas reprezentowała interesy amerykańskie w Damaszku. No i siłą rzeczy, jako że Stany Zjednoczone są stroną tego konfliktu w dużym zakresie, ambasada polska znalazła się w niebezpieczeństwie i dzisiaj placówka dyplomatyczna została przeniesiona, dzisiaj funkcjonuje na terenie sąsiedniego Libanu, a nie na terenie Syrii. Wydaje nam się, że szkoda, bo tak jak wspomniałem, potencjał intelektualny, potencjał ekspercki pracowników polskiej ambasady w Damaszku był ogromny, jeden z najlepszych spośród krajów Unii Europejskiej. Możemy powiedzieć jeszcze, że szkoda, że tej roli, którą pełni dziś pani ambasador Republiki Czeskiej, nie pełni ambasador Rzeczypospolitej. Trzeba powiedzieć, że rząd syryjski darzy bardzo wysokim szacunkiem stanowisko Polski, pomimo że Polska musi, powiedzmy, podjąć jakieś tam, czyli prezentować jakieś stanowiska proeuropejskie, czyli zgodnie z koncepcją europejską, ale my rozumiemy stanowisko Polski i bardzo ją cenimy. Zresztą mieliśmy bardzo dużo pozdrowienia dla narodu polskiego, który jest przychylny, powiedzmy, w sprawie syryjskiej. Wystarczy popatrzeć na komentarze, które w gazetach, nawet w gazetach, na przykład, które umieszczają, powiedzmy, informacje o Syrii, i natychmiast jest riposta po stronie internautów polskich. Także jednak nasza młodzież jest bardzo, bardzo inteligentna i ona zdaje sobie sprawę i wiemy, że naród polski jest całkowicie jest za prawdą. Poza tym chciałem zaznaczyć, że nasza delegacja
była większą delegacją i rzeczywiście była delegacją parlamentarną. Reprezentowała parlamentu europejskiego. Byli parlamentarzyści z Anglii, z Włoch, z Rumunii i z Belgii. Nie będę ich wymieniał nazwiska, bo przecież państwo śledzicie, powinniście śledzić informacje z tej naszej wizyty, a nie tylko ograniczyć, powiedzmy, udział naszej misji parlamentarnej do, powiedzmy, udziału polskiej grupy, w której są, powiedzmy, ludzie, którzy piszą do pracy, po prostu, która jest bardziej rzeczywista, realna niż, powiedzmy, inna prasa, tak jak Gazeta Wyborcza, która zawsze słynęła z tym, że powiedzmy, jest antysyryjska, oczywiście proizraelska, bo przecież problem tam polega na tym, że Izrael jest za tym wszystkim, stoi za tym wszystkim i my o tym wiemy, i Polska o tym wie, i Europa cała o tym wie. I teraz ci parlamentarzyści europejscy, którzy wrócili, to proszę was, abyście śledzili ich po prostu komentarze, ich artykuły, ich relacje z Syrii już, jak tam byli, jakie są po prostu rzeczywiste i realne, i opisują sytuację, która jest rzeczywiście. W Syrii nie ma żadnych, tam gdzie przebywaliśmy, o drugiej w nocy, trzeciej w nocy byśmy chodzili do kawiarni. Kawiarnie są otwarte w Damaszku, w centrum Damaszku. Nie ma żadnych ograniczeń. Myśmy poszli z parlamentarzystami nieraz wieczorem bez żadnej obstawy. Nie ma żadnej obstawy. Ustawa to tylko jest protokół z parlamentu syryjskiego, który tam towarzyszył nas, ale w takich spacerach to oni już spali, a myśmy wyszli normalnie z hotelu. O drugiej w nocy zjedliśmy kolację w kawiarniach syryjskich, paliliśmy na chwilę i wróciliśmy do hotelu. Także sytuacja jest naprawdę opanowana, jest wszystko w porządku. Zrobiliśmy rundkę po terenach, które były pod kontrolą, czyli które są zagrożone, powiedzmy, były zagrożone cały czas, powiedzmy, atakami rebeliantów. I całkowicie, i byli ludzie od nas też z Polski, z Radia Polskiego, którzy nagrali bezpośrednio, bez żadnej kontroli, bez żadnych przeciwwskazań, nagrywali z ludźmi na ulicy, dosłownie złapali, czyli dorwali każdego tam gdzieś na ulicy i zrobili to. I trzeba też posłuchać Polskiego Radia, programu trzeciego, i zobaczyć relacje z tego wyjazdu. Także tutaj nie mamy nic, także proszę nie ograniczyć po prostu naszej roli do tej wąskiej, jakiejś tam wąskich myśli, które są oskarżenia przeciwko jakiejś tam grupie, która reprezentowała de facto jakąś prasę niezależną w Polsce, że oskarżając ich o przynależność do jakiejś tam do grupy, my nie patrzymy na to. My po prostu zorganizowaliśmy tę grupę, 9 europarlamentarzystów, dwóch Syryjczyków, między innymi ja, i kilku pozostałych 5 czy 6 osób reprezentowali właśnie centrum, dwie osoby reprezentowały, to znaczy z młodzieży polskiej, z którą utrzymujemy kontakt, która wyraziła chęć wyjazdu do Syrii. I wszyscy wiedzieli na bieżąco, jaka jest sytuacja. Wróciliśmy z kompletem materiałów. Mamy dużo materiałów, które są w połowie. Połowa tych materiałów jest nagrana przez samych bandytów, przez samych tych terrorystów, którzy nagrywali siebie nawzajem. Między innymi film o kanibalizmie. Jeżeli uda im się już wykaraskać.
takich, nie wiem, ekstremistów, powiedzmy, muzułmańskich, którzy powiedzmy, słuchają, oglądają, słyszą i mówią, o, to zrobimy to samo. Myśmy rozmawiali z jednym z tych więźniów, na zasadzie luźni, z jednym z złapanych i on powiedział autentycznie, pytał go parlamentarzysta z Londynu, członek Komisji Zagranicznej w Parlamencie Brytyjskim i parlamentarzy europoseł, pytał go, kto jest waszym wrogiem i kto na pierwszej kolejności, czy chrześcijanie, czy Żydzi, czy kto. On powiedział, oczywiście, że chrześcijanie. No to co planujecie teraz, jeżeli opanujecie, powiedzmy, Syrię, ustanowicie swój rząd, powiedzmy, co planujecie? Natychmiast ruszamy do Europy. To jest człowiek, który pochodzi z tamtego rejonu. To co myślą ludzie, którzy siedzą tam, angażują się w tą wojnę w Syrii, przyjeżdżają i angażują się, a potem wracają, jeżeli im się uda wracać. Co myślą ich bracia, siostry, którzy tam, czy tam rodziny, które tam są, ci koledzy, którzy tam są na miejscu i którzy marzą o tym teraz, żeby ustanowić te rządy muzułmańskie, wahhabickie w sumie, bo to nie muzułmańskie, bo islam w Syrii reprezentowany przez najbardziej łagodny islam, najbardziej tolerancyjny islam w Syrii. Inaczej nie byłoby tej cywilizacji Damaszek, miasto, które liczy 9 tysięcy lat, Aleppo, miasto, które liczy 12 tysięcy lat, zamieszkały od dawien dawna. Syria, która jest kolebką cywilizacji światowej, ona w tej chwili walczy, tak jak powiedzieli parlamentarzyści, ona walczy o wolność, ona walczy o Europę w sumie. A Europa w dalszym ciągu próbuje wysyłać broń, zastanawia się, czy tam wysyłać, żeby nie weszły, żeby ta broń nie weszła w posiadaniu grup terrorystycznych. Przecież tam wszystko jest terrorystyczne. Trzeba po prostu patrzeć na te filmy. Ja udostępniam te filmy, ewentualnie zrobimy kopię i udostępniam filmy, to proszę bardzo, jeżeli nie macie dostęp do YouTube'a, czy tam do tych informacji, czy to macie ograniczony dostęp, to my służymy tymi filmami, które są nakręcone, tak jak mówię, w połowie nakręcone przez tych grup terrorystycznych, przez samych grup terrorystycznych. Jak oni wyżynają dzieci, jak oni wyżynają żołnierzy, jak oni strzelają, wykonują jakieś wyroki na ludziach, którzy, nie wiem, powiedział, a jeżeli tam prorok Muhammad przyjdzie, dziecko 14-letnie, które sprzedaje kawy, herbaty i tak dalej. Przyszedł do niego kolega i mówi, daj mi herbatę, to ja tam, bo sprzedam później, czy oddam pieniądze. A on mówi, ja ci nie dam, bo ty nie oddajesz mi pieniądze, a nawet gdyby prorok Muhammad przyszedł, to ci nie dam. I oni to wzięli za jakieś tam przekleństwa przeciwko islamowi i tego dzieciaka wyrżnęli dosłownie i zabili przed jego rodzicami. Mamy film z tym. Polska i Europa musi zmienić politykę wobec Syrii? My myślimy tak, że Polska jednak się boi, bo polityka zagraniczna Polska była najsłabszym punktem Polski cały czas, całe życie. Także ten. My nie zapominamy, że Polska była jedynym krajem, który zorganizował konferencję wspólną z rządem izraelskim w Jerozolimie. Czyli w mieście, który nie jest uznany przez żaden kraj jako stolica Izraela, tylko Tel Awiw. Polski rząd zorganizował tam spotkanie z rządem izraelskim. Z małej litery, bo ja zawsze tak, jeżeli mówię, bo tam to jest stworem sionistycznym. Także to jest ta Polska. Po prostu. Polityka zagraniczna Polski jest opanowana przede wszystkim przez, nie powiem Żydów, ale przez sionistów. Ja nie mam nic przeciwko Żydom. Ja sam jestem Semitą. Nikt nie może mi narzucić, że ja jestem antysemitą. Ale jest opanowana przez sionistów po prostu. Co można spodziewać od pseudoprofesora, byłego ministra spraw zagranicznych, który mówił na tej konferencji wspólnej w Jerozolimie, powiedział, i chwalił się, oczywiście też ma obywatelstwo izraelskie, chwalił się, że